Siemanko, z tej strony Gaby95. Witam was w 23 odcinku Painkiller. Miało być 24 i 25 miał być podsumowankiem, ale jedną lokację mieliśmy zablokowaną po drodze, dlatego to się lekko cofnęło o jeden odcinek. I jeszcze zanim przejdziemy do samej gry, co my tu mamy? Zabij Lucyfera. Spoko. Zanim przejdziemy do samej gry, samej w sobie, szybka informacja. O, nie jestem pewien, czy podsumowanko będzie po tym odcinku, czy podsumowanko będzie po całej kampanii jeszcze Out of Hell. Szerzej to wytłumaczę troszkę dalej, więc jeśli ktoś będzie czekał na podsumowanko, czy czeka na podsumowanko, przeczekajcie do końca albo przewincie sobie do końca, żeby dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać. Jeśli kogoś to nie interesuje, to bawcie się dobrze w trakcie rozgrywki. Gramy. Jesteśmy w grze. I powiem wam jedną rzecz, że tą lokację dobrze kojarzę. Przede wszystkim będzie tutaj boss. Tak jak było, że będziemy mieli zabić Lucyfera. Więc Lucyfer tutaj będzie do zabicia, do pokonania. Nie wiem, czy mam ich zabijać, czy mam się przepchać chyba do przodu. Tak by to wyglądało. Dobra, lecimy do przodu. Nie ma sensu chyba w nich strzelać, nie wiadomo ile. A może? Dobra, spróbujemy. Jesteśmy w formie demona, jest Lucyfer i nie żyjemy. Przede wszystkim to są wszystko dusze. I my, żeby pokonać Lucyfera, musimy je zbierać. I w formie demona, jak już się przemienimy, w jakiś sposób trzeba było w niego strzelić, odbić jego pocisk. Tylko chwilowo nie mogę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Chociaż chyba on musiał swój puścić jakiś dopiero wtedy. Proszę was jeszcze. Mógłby być licznik, ile już zabiliśmy. Bo tu przemieniamy się po zabiciu, a nie po zebraniu, bo... No to są już same dusze, ale przeciwników, więc... O. A może tymi trzeba było, chyba kometkami go jednak. Dobra, no i znów jesteśmy z powrotem. W tym przypadku wydaje mi się, że piekło prezentuje jakąś wojnę. I wszystko się w czasie zatrzymało, nie? O!
nie, to jest wybuch jakiś. Ale to nie. Duży susek tych miejsc? 5. Okej. Okay. Może poszpejamy. Trochę to trwa, nie powiem, że nie. Ta broń jest dość OP. Można iść na przeciwnika, skosić go i iść dalej. Wydaje mi się, że szłoby z nią przejść songę. Oczywiście, wiadomo, byłoby więcej lub mniej zabawy. Wydaje mi się, że chyba więcej pieprzenia się i mniej jakiejś przyjemnej zabawy. O właśnie. On rzucił mieczem i trzeba było go odbić w niego. O, pokonany. Wystarczy tylko dotrzeć. Jak łatwo zgrabnie poszło. Aj, to bo było. Kuźwa. Pamiętam, jak ja się bardzo z tym pieprzyłem. Nice'u. Znikam. Alistair, I thought I killed you. Killed me? You can't kill me up there. You should send me back here. We can, however, be destroyed down here. Well, I think he should have finished you off when he had the chance. But in the end, he was blinded by his infatuation with me. I knew it would. Well, you put up more of a fight than I thought you would. Absorbing those demon souls has given you a tremendous amount of strength. I think it might have clouded your judgment. Welcome to hell. I don't understand. Of course you don't, you foolish human. We could have overthrown heaven ages ago, but Lucifer wasn't confident we were ready. He thought we needed more demons. He thought we lacked the strength necessary. He gave them too much credit and wasted too much time. He was weak. He was short-sighted. And he had to be removed from power. By the way, I'm a human. We all came here for Lucifer. You just happened to beat us to it. Although I didn't think you could
destroy him. Regardless, had you not done it, we surely would have. I must admit I was shocked to see that you declined the offer to heaven. Bad decision. When I'm finished here, I'll make my way back up there. When you're finished here? You'll never be finished here. Ooh, I'm going to torture you for eternity. I'm going to enjoy watching you scream with pain as I slowly cut you. Don't worry. You won't feel much. Bring it on! No i zakończyliśmy ostatni odcinek. Spójrz na mapy. Tak. Zakończyliśmy ostatni odcinek pod tytułem Piekło. Pokonaliśmy Lucyfera. Pojawił się jednak Asmodeusz, to był? Alastor. O, nie Asmodeusz, Alastor się pojawił. Sądziliśmy, że go zabiliśmy, ale w rzeczywistości tak nie było. On nie może zostać zabity na ziemi, ale mógłby zostać zabity w piekle. Tylko, że miał swoją armię, więc nas zaatakowali. Niestety nie udało mi się zrozumieć, o czym była mowa, bo głos był jaki był, hałasy te w tle, plus jego głos przebity echem i czasami to echo go przebijało właśnie. Znaczy, głos miał dodatkowe echo i to echo wbijało się w ten głos tak, że było w ogóle niezrozumiałe, przynajmniej dla mnie. Więc niewiele zrozumiałem, o co tutaj chodziło, poza tym, że Lucyfer musiał zostać zabity i wycofany od władzy, bo sądził, że mają cały czas za małą armię i z jakiegoś tam powodu był właśnie głupi, z tego powodu, że sądził, że ta armia jest mała. I musiał zostać odsunięty od władzy i dzięki temu Alastor teraz ma władzę. No i dzięki właśnie pozabijaniu i pozbieraniu tylu dusz staliśmy się potężni. No i Daniel powiedział, że kiedy już skończy działać tutaj, czyli w piekle, to pójdzie sobie już do domu, z piekła. Wyjdzie. No i później widzieliśmy, zaczął walczyć, później przemienił się już w demona, ale według dźwięków. Bo widzieć już nie widzieliśmy, ale było słychać dźwięk przemiany. Więc pewnie sobie poradził, zwłaszcza, że mamy Out of Hell, czyli wyjście z piekła, to chyba nazwalibyśmy po polsku tak najrozsądniej. No i dobra. Z racji, że szybko odcinek poszedł, bo dosłownie... Ile on trwał? 5 minut? I może z 5 rozmowa? Nie no, z 7 minut, bo jeszcze zginąłem. To tak. Nie jestem pewien, jak zrobić podsumowanko. Z jednej strony zrobiłbym podsumowanko do Painkillera, ale dodatek Out of Hell, Battle Out of Hell, Bitwa, żeby wyjść z piekła. O, dokładnie tak. Out of Hell to jest samo to. Czyli tak. Battle Out of Hell zostało wydane troszkę później, ale jest dodatkiem do tej części i całość wchodzi w skład Black Edition, czyli czarnej edycji. I zastanawiam się, czy zrobić Painkiller i zmienić playlistę na... Już nawet nie odcinki tytułów, ale playlistę na Black Edition i kolejne odcinki po prostu podpisać, że to jest już dodatek Out of Hell, Battle Out of Hell. Czy nie? Czy zrobić osobną w ogóle playlistę i osobną serię jako, w cudzysłowie może serię, bo to jest jednak kontynuacja. Ale podsumowanko chciałbym przesunąć, ewentualnie odłożyć, po rozegraniu pierwszego odcinka. Dla mnie to będzie po rozegraniu, dla was tak naprawdę żadna istotna różnica, bo jeśli będę nagrywał podsumowanko po tym pierwszym odcinku, to wrzucę je i tak przed pierwszym odcinkiem. Natomiast jeśli nie będzie podsumowanka, to będzie to dostaniecie następny odcinek. I wtedy podsumowanko, jeśli miałoby być, to będzie na następny dzień po wypuszczeniu tego odcinka. Czyli tak jak do tej pory to miało miejsce, żeby nie odkładać... Jesteśmy cały czas w ciągu tej gry i żeby nie odkładać na następne 3 dni, dopiero
podsumowankę, czyli określenia, jak mi się podobało, a jak nie. Czy co mi się podobało, a co nie, w ten sposób. I dlatego jeśli nie ma odcinka na następny dzień, po podsumowanka po tym odcinku, to znaczy, że kontynuuję jeszcze Battle Out of Hell. I zrobiłem to z tego powodu, że jak na ile pamiętam, Battle Out of Hell nie będzie się aż tak mocno różniło, o ile w ogóle, od tej podstawowej kampanii, tej głównej kampanii, o. Ani mechanicznie, ani chyba nawet broniami, więc nie chciałbym po prostu specjalnie robić jakby drugiej serii o tym samym i później powiedzieć o tym samym. W najgorszym wypadku w podsumowanku, jeśli będą jakieś różnice istotne do zaznaczenia, to po prostu o nich opowiem. Jeśli takich różnic nie będzie, no to nie będzie... To tak naprawdę opowiem o jednej grze, albo o grze z dodatkiem, albo o grze w wersji, tak jak to jest, Black Edition, czyli jedna paczka z grą, o. Gry z dodatkiem jako paczuszki, o, w ten sposób. Więc to się okaże na... No dla mnie jeszcze pewnie dziś, może na najbliższych dniach, dla was tak naprawdę... Kto ogląda na bieżąco, to dzień po dostaniu tego odcinka, a to już będzie wiedział, czy było, jest podsumowanko, czy go nie ma. A dla oglądających w późniejszym momencie, w późniejszym etapie, tak naprawdę bez wielkiej różnicy, będą kontynuowali odcinek za odcinkiem i będzie cały czas ciąg. No i to wszystko, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, to najważniejsze, że jak widzę podsumowanko, w jaki sposób będę chciał je umieścić, ulokować, wrzucić i nagrać. Może nie w tej kolejności. I o tym powiedziałem, czyli wszystko, co chciałem. No i tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Miłego dzionka, miłego wieczoru i mam nadzieję, że podstawowa kampania, czy główna kampania wam się spodoba. Żegnam, na razie i... Hey.